właśnie. Jak to się stało? No może tak, kilka słów na temat prac. Tak jak Gosia mówiła w tej anegdocie, siedzi się i myśli. No, malowanie to jest głównie proces myślowy. Trudny, trzeba dokonywać trudnych wyborów, robi się, jest mnóstwo pomysłów, robi się różne szkice, robi się na przykład stosunek poświęcony całej jedności. Ja chcę jeszcze zaznaczyć, że ja zostałam wkopana, że tak powiem, tą całą wystawę, bo ja miałam załatwić wystawę mojej koleżance Wiesi i ja powiedziałam, że ja pójdę załatwię, porozmawiam z panem dyrektorem. A Wiesia do mnie mówi, ale czy ty byś też nie chciała zrobić sobie wystawy? Ja mówię, nie Wiesiu, ja mam tak mało pracy, nie, ja tobie załatwię, to się da, muzeum. No, to rzeczywiście, to niech pan wpisze, nie, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tak więc dzięki temu udało się, można powiedzieć, dzięki Wiesi i panu dyrektorowi, że tak to zostało wszystko skomponowane. Ja już może nie rozmawiam, bo ja jako szkolny nauczyciel jestem w stanie zagadać tutaj dłużej. Myślę, że pana Stanisława Rytowskiego poprosimy teraz o dyrygowanie. Sugestywnie mają mówić to, co chcemy zrobić. A w zasadzie zaśpiewać. Crescendo, stringendo.
Ja czerwony,